To jest nieprzyjemne zachowanie lekarza, jak tam jesteśmy. Na pytanie, czy pan ma choroby przewlekłe, absolutnie nie, ale biorę leki na cukrzycę, serce i płuc. Wywalił mi jakiś zmasowany atak porzucenia wszystkiego, co lubię. Nienawidziłam go. Beata Borucka. No, aktualnie jestem influencerką, instagramerką, blogerką i prowadzę bardzo duży projekt skierowany do kobiet 50+, Mądra Babcia. Od 2 lat. Żeby wyciągnąć zasiedziałe babcie z szafy i pokazać światu, że są jeszcze żywotne, fajne, przydatne i mądre. Gdyby nie mądra babcia, to by babcie były mniej mądre. Ważne jest to, co robię, dlatego, żeby pociągnąć za sobą i dodać odwagi osobom starszym w tym, że można robić w życiu różne nowe rzeczy. Na kanale Lekarze. Ja nazywam się Magdalena Krajewska, jestem specjalistką medycyny rodzinnej i wraz z Michałem Domaszewskim, który również jest specjalistą medycyny rodzinnej, będziemy mówić o problemach zdrowotnych dotyczących seniorów. A z nami jest szczególny gość, pani Beata Borucka, znana w sieci jako Mądra Babcia. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. A co właśnie najważniejsze, babcia trójki wnucząt. Tak, to prawda. Antek ma 11 lat. Tak, skończone. I bliźniaki. Po 7. Po 7. I tak mnie córka załatwiła, no. Jedna córka i mi się tak rozmnożyła, że słuchajcie, trzeba było to ogarnąć. Najbardziej interesuje nas kontakt seniora, choć nie lubię tego słowa. W ogóle ja uważam, że to słowo senior powinno być wykasowane. Głupio się czuję, bo tak się nie czuję senioralnie, ale no jedziecie. A ja czasami się czuję senioralnie, jak na przykład przyjmuję nastolatka u siebie w gabinecie. Więc uważam, że słowo senior jakby no nie ma wieku, od kiedy jesteśmy seniorami, tak? No niby WHO to ustanowiło i nawet ten wiek podniosło. Bo teraz podobno powyżej 70 już jest senior, nawet nie 50. No ale my jesteśmy taki, powiedziałabym, silver generation. Ja ostatnio czytałem taką sentencję gdzieś na murze napisaną, że młodość nie ma wieku. Znaczy, to są też takie, wiecie, truizmy i takie mądrości facebookowe. Tak. Nie? Ja myślę, że młodość ma wiek, natomiast ten wiek nie musi mieć postawy i zachowania z nim związanego. No bo młodość się w pewnym momencie kończy, my się możemy młodo czuć, ale wy jako lekarze rodzinni pewnie spotykacie się z tym, że człowiek po 50 jak wstał i go nic nie boli, to znaczy, że umarł. W związku z tym... Nieprawda. Mówi się, że po 40. Ale zaczynają nam dolegać historie, takie lubię takie statementy doktorów pod tytułem i pani, to są zmiany adekwatne do wieku. A ja uważam... A ja nie lubię. Peselosa. Ja tego peselosa. Nie nienawidzę. Ale bo ja, jak Michał, byłeś u nas ostatnio, to ja powiedziałam takie zdanie, które ja lubię. Normalne to jest czuć się dobrze. A my bardzo często w pewnym wieku akceptujemy to właśnie przez takie statementy wasze, doktorskie. Nie moje. Ja też tak nie mówię, to jakby... Nie ma winnego, no nie ma winnego. Ale nie rzucam tego wam, tylko jako zjawisko, tak? Że my często jesteśmy skazywani trochę na takie złe samopoczucie, bo się to wpisuje w wiek i tyle, tak? Otrzepują doktorzy ręce i kolano, no zwyrodnienie adekwatne do wieku, ono nas napieprza i nic z tym nie robimy. Więc to jest taka moja trochę wskazówka, nie chcę mówić pretensji, ale bardziej wskazówka dla doktorów rodzinnych, jeżeli tacy nas też tutaj będą słuchać, żebyśmy nie wpisywali zbyt łatwo złego samopoczucia w tą peselozę, bo normalne to jest czuć się dobrze i ja zmierzam z moją społecznością do tego, żebyśmy bez względu na wiek mieli dobre samopoczucie, bo ja mam taki plan na życie, żeby żyć długo i umrzeć młodo. I to jest moja filozofia. I super filozofia. I właśnie, ale tak naprawdę WHO też no jakby określiło, że zdrowie to nie jest brak choroby. I to jest chyba takie właśnie najważniejsze, że to jest dobrostan, ten emocjonalny, duchowy, społeczny. Bardzo szeroka sprawa. No właśnie, więc to jak się czujemy, to określa nasze zdrowie. I to jest taka podstawa, żeby też nie myśleć o tym, że jak mamy tą chorobę, jak bierzemy leki, to już jest koniec z nami. Te zwyrodnienia nas bolą, to jest koniec z nami, bo w naszej głowie nasze podejście, ono nas wyleczy. No tak, doskonale wiecie o tym, będąc doktorami, że plaga chorób psychosomatycznych, czyli tych, które się biorą z głowy, ja studiowałam też Akademię Medyczną, jeden z moich profesorów mówił, że 90% chorób bierze się z głowy,
pan profesor z Białegostoku, bardzo sympatyczny, który miał z nami zajęcia. I ja myślę, że to jest dużo prawdy, natomiast znów moja wskazówka czy pytanie do was, że gdzieś ten element połączenia głowy i choroby w gabinecie lekarskim często znika. Nie jest tak trochę, że my podchodzicie jako lekarze bardzo fizykalnie do pacjenta? Nie do końca, bo to jest w medycynie opisywany efekt nocebo, czyli taka odwrotność placebo. Czyli po prostu ktoś ma negatywne nastawienie, na przykład do leku, stwierdzi, że o, na pewno po tym leku będzie mi gorzej, a nie lepiej. Faktycznie jest gorzej, a nie lepiej. Ale to bardziej chodzi o to, że lekarz zamiast pomóc, tak, wytłumaczyć, poświęcić swój czas, często po prostu nie ma na to czasu. Poszukać też może tego źródła, tak? No. To jest właśnie to źródło. Właśnie, przepraszam, że ci przerywam, ale to jest właśnie to źródło. Czyli czego ci seniorzy, twoja społeczność, na przykład boją się powiedzieć nam, lekarzom, jakie są trudności w tych kontaktach, powiedzmy, na linii lekarz-pacjent, niech będzie ten senior? Wiecie co, trochę to jest tak, że ja nie wiem, czy to jest im jesteśmy starsi, czy w ogóle tak jest, że ta wizyta u lekarza no, jest związana z najwyższą wartością, jaka jest w życiu człowieka, czyli ze zdrowiem, bo od dobrego zdrowia wszystko się zaczyna i na złym zdrowiu się wszystko kończy. Tak, to jest jasna sprawa. W związku z tym dla każdego, a z wiekiem chyba troszeczkę coraz bardziej, to wydarzenie, jakim jest wizyta lekarska, jest coraz bardziej stresujące. Niestety w tej chwili doktor Google nie pomaga, bo my zanim pójdziemy, to doktor sobie wygooglujemy i z lekkiego obniżenia hemoglobiny zrobimy sobie białaczkę i już przychodzimy w histerii i szukamy potwierdzenia tego. Dwa kliknięcia do nowotworu. W związku z tym dwa kliknięcia do raka to jest spokojnie. Ostatnio napisała do mnie, przysłała zdjęcia wyników swojego syna, jedna z moich takich młodszych babć, która ma i wnuka i młodego syna. Chłopak miał lekko obniżoną hemoglobinę, po tym jak go przepytałam, to się okazało, że nie żre warzyw i owoców w ogóle, a ona mi napisała, że ona się jest przekonana, że on ma białaczkę, właśnie dokładnie ten przykład. Także pewnie się z tym też mierzycie i to nam nie pomaga, tak? Wam nie pomaga. Albo opił się dużo wody przed badaniem. Opił się dużo wody, nie wiem, wszystko jedno. Więc mamy takie wyzwanie i dodatkowo jeszcze często ja dostaję takie informacje od mojej społeczności, no takiej 50 plus w dużej mierze, że jedną z najbardziej stresujących rzeczy, kiedy idziemy do lekarza, to jest nieprzyjemne zachowanie lekarza, jak tam jesteśmy. Poczucie traktowania przedmiotowo, no taki brak czasu, pośpiech, brak zainteresowania, jak to się pięknie mówi, holistycznego. Każdy specjalista dorzuca na pakę swoje leki, trochę nie patrząc, co my już bierzemy, czy też mało patrząc, no bo to taka jest lekarz prawda, rodzinny, tak? Jego zadanie jest tak naprawdę sprawdzenie tych wszystkich specjalistów. No właśnie. To jest trudne. I teraz tak, trudne. Oczywiście powiedzcie nam zatem, to ja tutaj wam zadam pytanie, w jaki sposób my możemy przygotować się lepiej do wizyty lekarskiej, żeby ona była jak najbardziej efektywna i nie była wydarzeniem nieprzyjemnym. Bo myślę, że tutaj moglibyście nam dużo rzeczy podpowiedzieć. To ja od razu powiem tą rzecz, co właściwie już powiedziałeś przed chwilą, czyli leki. To jest największe, bo to jest też źródło stresu dla nas lekarzy w gabinecie i być może też niektórzy są dlatego, nie wiem, opryskliwi czy niezbyt przyjemni, bo często senior, osoba starsza ma chaos w tych swoich lekach. No właśnie, nie tylko w lekach, w głowie, w objawach, we wszystkim, nie? Tak. I teraz tak, pierwsza rzecz, najważniejsza, spisać sobie na kartce, może to być mała, może być duża kartka, jakie ma się objawy i jakie się bierze aktualnie leki, bo to, co jest w dokumentacji, często nie odzwierciedla tego, co naprawdę dany człowiek, dany pacjent bierze. Bardzo cenna wskazówka. Plus suplementy, bo suplementów się nie uwzględnia, bardzo często ktoś dokupuje je na przykład w aptece i wtedy co? Zioła, które pijemy na przykład, też są nie bez znaczenia, prawda? Ja nawet robiłam taką karteczkę całą. Wydrukowałam, gdzie napisałam, jaki ten ból jest, od kiedy trwa, jaki ten objaw. To ty mówisz, Magda, o objawach. Ale też leki i wszystko inne i zdałam, i te karteczki są w rejestracji. Świetny pomysł. I jak patrzę, checklista. Tak. To może sobie uzupełnić. I na plakatach, niestety mało kto to uzupełnia. Ale wiecie, co ja wam powiem? Moje wrażenie, ale oczywiście zwalcie to, jeżeli uznacie, że to jest bez sensu, że to nie dotyczy tylko seniorów.
Bo mi się wydaje, że bardzo wielu pacjentów, bez względu na wiek, czy matek zdenerwowanych, jak przychodzą z dziećmi do doktora, no bo lekarz rodzinny to od urodzenia do śmierci, tak? Taka wasza rola. Więc ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł z waszej strony, żeby taką checklistę przed gabinetem nawet pacjentowi po prostu w rejestracji wręczyć niemalże jako obowiązkową. Mm-hmm. I nie tylko powiem, ile ma pani lat? 60. To proszę taką listę. Tak? Tylko jakby, żeby to była pewna rutyna. To jest banalna sprawa. Strasznie mi się ten pomysł podoba, żeby ułatwić tym, którzy nie zrobili tego w domu, i wtedy się też porządkuje to nam w głowie pacjentom. Czy tej zdenerwowanej matce, czy starszej pani, która się przejmuje, bo mi się wydaje, ja też wiem o tym od moich seniorek w społeczności, że my w gabinecie dostajemy czegoś, co nazywa się rozumku żegnaj. Czyli my normalnie, inteligentne osoby, w miarę ogarnięte jeszcze umysłowo, wchodzimy do gabinetu, a jeszcze jak widzimy takiego przystojniaka, to już w ogóle nam rozum... Jakiego? No taki był poprzednio. Był, w poprzednim programie był. Albo przystojniaczkę. No właśnie. Nie, to oczywiście żarty żartami, ale wchodzimy do tego gabinetu i za drzwiami tego gabinetu właśnie tracimy rozum. Nagle zapominamy, nagle bełkoczemy pod tytułem, no wie pan, no tak pobolewa, tu trochę, tam trochę i tak ten lekarz... Stres, no mówię, że to rozum żegnaj. Tak. Czy macie takie coś, że pacjent w gabinecie u was ma nadciśnienie, a normalnie go nie ma? To bardzo często. No właśnie. Znaczy to jest somatyczny objaw tego, że nam to ciśnienie skacze. Cudowny pomysł i kocham was za to. I teraz powiem tak, mam taki apel do nas tutaj siedzących. Zróbmy jakąś kampanię społeczną, żeby przed gabinetami czy w rejestracji taka checklista była przygotowana. To ja to zrobiłam u siebie na blogu. Jest to do pobrania plakaty, do pobrania ulotki, można pobrać, wydrukować. Ale jakby chcę wrócić do tego, że ci lekarze są niemili. Nie chcę usprawiedliwiać lekarzy, bo sama doświadczyłam, sama byłam szansy, pacjentem. Nie ma szansy, bo was zjem na śniadanie. Więc absolutnie. Aczkolwiek to jest tak, że trzeba wyobrazić sobie tą pracę naszą. Co 15 minut. Albo co 10, wszystko zależy od przychodni i od sytuacji, mamy pacjenta, który wchodzi do gabinetu. I oczywiście każdy z tych pacjentów bardzo się boi o swoje zdrowie, lekarz, ja nawet powiem wam, że zrobiłam sobie taką karteczkę. Karteczkę, którą sobie umieściłam na monitorze, podnieś wzrok. O to chciałam poprosić! I ta rutyna, kiedy ten pacjent wchodzi, my mamy w głowie, musimy uzupełnić najważniejszą rzecz, jaką jest dokumentacja medyczna, bo te papiery po prostu to dla nas jest teraz, zajmuje najwięcej czasu. I musimy na tym się skupić, musimy to zrobić dobrze, jakby coś się stało, bo przecież to jest nasza podstawa. I na ten wywiad, na to wszystko mamy mało czasu i nauczyliśmy się robić to tak manualnie, czyli jakby jak wiemy, że ten niedokrwistość albo nie cholesterol jest podwyższony, tak, to nauczyliśmy się tych kilku zdań, które mówimy i pacjent czuje niedosyt. Czuje niedosyt, bo on by chciał porozmawiać, chciałby wiedzieć więcej, tak? No, a my już po prostu mamy taki swój tekst, co mamy powiedzieć z takim pacjentem, ma poczekać, kontrola za 3 miesiące, dieta, tak? No i tak, jakby my wychodzimy sobie, rozczarowani. Jak jest 15 minut, a ja my wiem. Musimy przez kilka minut co najmniej wypełnić prawidłową dokumentację. Kochani, ale ja powiem tak. To też nie jest usprawiedliwienie. To nie jest usprawiedliwienie dla bycia niemiłym i gburowatym. I mało tego, to system powinien też nam podpowiadać, czyli te wszystkie checklisty, powinien być system, który łączy wszystkie przechodnie. To ja już tam nie wiem, co wy w tych komputerach macie, nie, bo często pacjent jest. Mówi, pan ma to w komputerze, a my nie mamy połączenia z innymi przychodniami, z innymi poradniami ambulatoryjnymi, na przykład z kardiologiem. Gdzie lekarz chodzi do specjalistów? Nie mamy połączenia z prywatnymi przychodniami taki, i nie mamy połączenia taki zintegrowany ze szpitalem. Pacjenta, nie ma tak? takiego systemu. Pacjentom się wydaje, że jest, a go nie ma. No ale to trochę działa przeciwko wam, Michał, co niestety, mówisz, tak. Dlatego, że to oznacza, że każdego pacjenta trzeba, szczególnie pierwszorazowego, bo jak już znacie, no to ta robota jest odrobiona, bardzo dokładnie przepytać. Ale ja chciałam się odnieść do tego, co ty, Magda, powiedziałaś, mianowicie do tego, że to nie zajmuje dużo czasu, żebyście podnieśli wzrok. Żebyście na nas popatrzyli, tak? Zanim się udacie, no cokolwiek. Maseczki w dobie COVID-u tego nie ułatwiają, bo my widzimy tylko wasze oczy, tak? Ja nawet, oczywiście oczy widać, że się ktoś uśmiecha, tak? Bo ten uśmiech też widać w oczach, ale zakrycie połowy twarzy zmniejsza jeszcze ten taki kontakt, że my widzimy, że ktoś nas miło przyjął. Więc ja myślę, że podniesienie wzroku i przywitanie nas patrząc na nas
bez względu na to, czy jest senior czy junior, nie zajmuje dużo czasu, a bardzo jest takim icebreakerem na początku, tak, prawda? Tak, i ja opowiem swoją historię, bo muszę to wtrącić. Mój pacjent, który teraz jest moim stałym pacjentem i przychodzi do mnie bardzo regularnie, przyjmowałam w gabinecie, pamiętam, na kardiologii, jak to był jeden z moich pierwszych pacjentów i byłam asystentką, tak, bo się uczyłam. I pamiętam, że on wchodzi, ja się uśmiecham, bo jakby nie mam tej dokumentacji, nie mam niczego, uśmiecham się do niego i on tak na mnie patrzy i mówi tak, dlaczego pani się ze mnie śmieje? A ja, słuchajcie, no ludzie są różni. Ale nie, to nie o to chodziło. On po prostu był w szoku, że lekarz się uśmiecha, tak? Dla niego to w ogóle, on przeszedł tyle lekarzy, a nigdy się nikt nie uśmiechał. A teraz jeszcze przez maski tego trochę nie widać, więc to, o co ja was mogę poprosić jako doktorów, żebyście, to nie zajmuje więcej czasu, tak? Mhm. Tylko przyjmijcie nas miłym i spojrzeniem i już te lody, to rozumku żegnaj pierwsze troszeczkę spadnie, tak? Bo teraz kolejna rzecz. Pierwsze pytanie, jakie od was pada do pacjentów. Bardzo często to jest pod tytułem, co pani dolega, tak? No niestety, tak. Jeżeli nie znamy pacjenta, to w szczególności. A ja na przykład lubię, i takim pytaniem mnie powitał Michał, jak do niego trafiłam, pod tytułem, w czym mogę pomóc? Tak, w czym mogę pani pomóc? Tak? I to jest też takie pytanie mniej pod tytułem, co pani dolega? I ja w tym momencie... To jest obok pytania, o co pani chodzi, tak? Pod tytułem, czego? Pytam uprzejmie, pani sobie życzy, nie? Więc jakby jeżeli byśmy tylko trochę, nie wydłużając czasu, pomimo, ja rozumiem wasz tryb pracy, 15 minut, każdy pacjent, mocze, stolce, miesiączki, porody, poronienia, wysypki, i pomiędzy zaparcia, 15 minutami też dodatkowi pacjenci, którzy chcą się dostać. Dodatkowi pacjenci, którzy wsadzają łeb i pielęgniarka, którą mówi, przyjmie pan jeszcze tam dwie osoby, bo tu ktoś jest. Ja to rozumiem i szanuję. Ja też mam wykształcenie medyczne i mam pewne historyczne ślady na sobie pracy z pacjentami. Ludzie są różni. Ja miałam też, bo ja skończyłam też farmację, miałam komiczne historie w aptece. Komiczne historie w aptece, powiem jedną śmieszną, żeby się trochę was ubawić innym kawałkiem medycyny, skądinąd ważnym, prawda? Przyszła, jak miałam staż w aptece, przyszła taka starsza pani właśnie z buteleczką i mówi, pani magister, czy ja to dostanę bez recepty? No patrzę, tam jest syrop na kaszel jakiś tam prosty. Ja mówię, że tak, oczywiście, że pani dostanie. Ja mówię, to jest bardzo dobre, tylko się strasznie klei, jak mężowi to wcieram. Wcierała syro, więc jakby pacjent ma prawo do niewiedzy. I ja uwielbiam lekarzy, którzy tłumaczą jak chłop krowie na miedzy, bo uważam, że pacjent A ma prawo do niewiedzy, B ma prawo do informacji. Tak. Tego powinno się uczyć na studiach akurat, tak, tego klarownego oczywiście przekazu. I to jest jedna rzecz, że lekarze powinni pytać, czy wszystko jest jasne, czego nie robią, a pacjenci bardzo boją się przyznać do niewiedzy. Więc z drugiej strony... No oczywiście, nie bójmy się pytać i nie bójmy się zadawać pytania. No, medycyna jest bardzo szeroką wiedzą, zarówno wy lekarze, ja też mam dyplom podobnej uczelni, my sami nie znamy odpowiedzi na wiele pytań, tak? W związku z tym, a to, że pacjent, znaczy dajmy pacjentom prawo do pytania. Chociażby takie pytanie, czy dla pani jest, że tak powiem, jasne, dlaczego odstawiłem pani ten lek. Bo jeżeli nawet odrobicie swoją robotę, będzie ta karteczka i powiecie tak, to wyrzucamy, to zmniejszamy dawkę, proszę. Nie? Ja kończę każdą wizytę pod hasłem pytania. No, ale też czasami nie wiadomo, o co pytać, rozumiesz? Czasami człowiek mówi, nie, to ja nie mam pytań, nie? Może zawsze powiedzieć chwila. Nie, ale Michał, zobacz, ale teraz wyobraź sobie, tak że jest taka... Ja rozumiem. Ale teraz ja też zauważyłam, że potrafią nagrywać. I ja spotkałam się z tym i byłam bardzo zła, ale później doszło do mnie, dlaczego ten pacjent nagrywał mnie. Nie nagrywał dlatego, że chciał mnie na czymś złapać. Do prokuratora zgłosić. Nie, on mnie nagrywał, bo on po prostu nie był w stanie zrozumieć, co ja mówię, więc z domu to żonie puszczał, żeby jeszcze ona mu to przeanalizowała. Co to jest, że ty... Plus kolegą twoje zdjęcia. Ale poczekajcie, bo poruszyliśmy bardzo ważny temat. Bo na przykład to, czego często brakuje u lekarzy, ja nie mam wiele kłopotów zdrowotnych, więc ja raz na 3 miesiące odwiedzam Tomaszewskiego i to tyle, ale są osoby, które dużo częściej też chodzą do lekarzy. I bardzo was proszę, taki mam apel do was, że jeżeli na przykład robicie ten przegląd leków nam, tak, i podejmiecie decyzję, że coś odstawimy, coś zmniejszymy dawkę albo coś zamienimy, to proszę o chwilę, żeby wyjaśnić dlaczego, tak?
odstawiam pani ten lek, bo ostatnie badania pokazują, że po 70 on działa gorzej. No są takie leki geriatryczne, które w pewnym wieku się już nie stosuje, bo nie działają. Albo tak? Potas skoczył albo, na przykład. Odstawiam pani to, bo skoczył potas. Albo dokładam pani potas, bo przy tych lekach on nam się zgubił i jest za niski. Więc gdyby do tego, co robicie, było zdanie wyjaśnienia dlaczego. Bo jeżeli my rozumiemy, dlaczego coś się wydarzyło, to jest też na waszą korzyść współpracy z pacjentem, bo jak ktoś rozumie, to chętniej się stosuje. To tutaj bardzo taka moja uwaga. Ja bardzo jestem otwarty na przykład na wizytę, że jest senior, plus na przykład wnuk albo... Super! Albo syn, córka. Kapitalny apel do nas, tak? Jeżeli dla nas to jest duży stres, albo już troszeczkę jesteśmy gaga i wiemy, że tacy jesteśmy dementywni, to warto zabrać ze sobą właśnie syna, córkę, do dorosłego wnuka, który ułatwi też nam znalezienie w pamięci wszystkich ważnych rzeczy. A jeśli nie może iść z nami do lekarza, to niech tą checklistę z nami wypełni. Tak, mamo, jeszcze nie pamiętasz, że przecież pijesz codziennie dziurawiec. Ja na przykład bardzo lubię wnuków, czy synów, czy córki, którzy też potem wykupują receptę razem z tym seniorem i wkładają do tych przegródek na odpowiednie dni leki. To jest super. Ja moją, to znaczy, moja mama była przegródkowo uporządkowana, odkąd tylko straciła leki system logowania się do rzeczywistości. Trochę jej tam siadł. Jak już się trochę przestała do rzeczywistości logować, no to ja jej poprawiłam logowanie tym właśnie przegródkami. Mhm. Teraz, zresztą znany ci pacjent, mój wujek Mieczysław, który był ostatnio u ciebie, na moją sugestię właśnie córka kupiła mu to przegródkowość. Świetnie. Więc później zrobienie porządku rano, wieczorem, co bierzemy, to jest bardzo ważne. Ale ja chciałam przez chwilę nawiązać do tego, co powiedziałeś na początku. Żebyśmy na tej checkliście, jak będziecie mi ją przygotowywać, czy może trochę ją tam razem skonfrontujecie ze sobą, zanim ją opublikujemy u mnie, to jest super, genialny pomysł absolutnie, to dopiszcie tam, żeby tam były też suplementy, zioła, bo my mamy takie powszechne poczucie, szczególnie osoby starsze, że zioła to takie nieszkodliwe, no, największe trucizny są z natury. No, tak, czy wszystkie, czy leki i nawet antybiotyki są z natury. No wiesz, lepienie chleba z pajęczyną w średniowieczu i kładzenie na rany poprzedziło pomysł Fleminga na penicylinę tak naprawdę, tak? No taka jest historia. Więc żebyście wy zadbali o to, żeby nic nie pominąć, co jest ważne dla was, wasz pokaz. I dużo ja osób... czekam na tą checklistę po prostu. Ale ja ci teraz ją pokażę, jak tylko skończymy, co tam mam. Ale bardzo ważne, bo dużo seniorów jakby myśli, że ten pacjent to ma w systemie te leki. I są wręcz źli, jeśli przychodzą i na przykład mówią, ja chcę tylko przedłużyć jakieś leki, a lekarz pyta, ale jakie leki? On, ale przecież tam wszystko pan ma, tak? Ale my mamy takie historie i tak to wygląda, że jakby potrafimy mieć leki nieaktualne, które kiedyś brał, więc ważne, żeby ten pacjent naprawdę był przygotowany i nie traktował tego, że... Ale to jest, ten apel jest bardzo prosto wyegzekwować, tak? Bo wystarczy powiedzieć pacjentowi, uzasadnić, czemu ponownie o to pytacie, tak? Zapytam panią teraz, czy to, co mam w systemie, zgadza się z aktualnie tym, co pani bierze. Bo wy nie wiecie, czy jemu kardiolog czegoś nie zmodyfikował, tak? Co już jest nieaktualne. Ja tylko zalecam, czy rekomenduję, czy proszę uprzejmie o to, żeby uzasadnienie pytania zwiększa stosowalność czy odpowiedź o 90%. Było takie badanie zrobione, powiem wam ciekawe badanie. Mianowicie w Wielkiej Brytanii, w metrze, zrobiono takie badanie, to było socjologiczne badanie. Ktoś wsiadał do metra i były zajęte miejsca i chciał, żeby ktoś ustąpił miejsca. Nie? No i ten osoba grająca ten obiekt badania miała dwa zadania. Jedne miała podejść do osoby, która siedziała i powiedziała: dzień dobry, przepraszam, czy mógłbym usiąść na pana miejscu? Mhm. I tutaj było 40%, ktoś ustępował, 60% nie ustępowali. Mówili, nie, ja tu siedzę, do widzenia, tak? I drugie zadanie, uwaga, dzień dobry, czy mógłbym usiąść, bo muszę usiąść? 98% osób ustępowało miejsca. Rozumiecie, o co chodzi? Wytłumaczył dlaczego. Dlaczego nie było tłumaczenia,
Ale jeżeli mamy, chcemy, to bo akurat jest psychologia wywierania wpływu, którą ja się zajmowałam wiele lat. W związku z tym, jeżeli my chcemy, żeby na kimś wywarło wrażenie, żebyśmy uzyskali to wywarcie wpływu, to podpowiem wam, uzasadnienie pytania zawsze zwiększa prawdopodobieństwo współpracy w komunikacji. Jeżeli ktoś rozumie dlaczego, tak? Czy mógłbym usiąść, bo muszę usiąść. Tak, no tutaj nie ma żadnego racjonalnego powodu, tak, ale sam, już jest sam proces. Tak. Proszę podać choroby przewlekłe, bo to jest niezbędne dla pana dokumentacji. Brawo. Ani nie pamiętam chorób przewlekłych, bo większość pacjentów tak? nie pamięta swoich chorób przewlekłych, ale za to bierze mnóstwo leków. I na przykład na pytanie, czy pan ma choroby przewlekłe, absolutnie nie, ale biorę leki na cukrzycę, serce i płuca. Super, już jak on ci na to powie, to już wszystko jedno, tak? Proszę przeczytać, jakie dawki leków, które mam na liście, czy one są aktualne, bo musimy mieć aktualny stan pana terapii. Więc ja tylko wam podpowiadam, że znajdźcie ten moment na krótkie uzasadnienie pytania, bo to doświadczenie w metrze pokazuje, że tak działa nasz mózg, czy to mądre, czy głupie, nieistotne, trzeba z tego korzystać. Tak, ja sobie muszę więcej karteczek zrobić, bo ja mam długo komputerze. Możesz się nawet tutaj pozapisywać, wiesz, tam gdziekolwiek. Wiesz co, Beata, ja jeszcze mam takie pytanie, trochę inne, bo to, co ja widzę, największy problem seniorów, który prowadzi często do ich chorób, powoduje, że lekarz jest ich najlepszym przyjacielem. Bo są samotni i to przychodzenie do lekarza jest bardzo często niepotrzebne. Robią to właśnie dlatego, że to jest taki... Wypełniać czasu dla nich. I wiem, że mi jest trudno namówić ich do pójścia do jakiegoś klubu seniora. Ja potrafię dać im numer telefonu, dać im adres, gdzie mają się udać, ale i tak ich to wszystko przeraża. Powiedz mi, jakby jak sobie, czy masz jakiś na to sposób, jakby spowodować, żeby oni nie czuli się tak samotni? Wiesz co, no ja zaktywizowałam 300 tysięcy babci w Polsce, w związku z tym pewne doświadczenie w tym mam. Dlatego się pytam. Pewne doświadczenie w tym mam. I wczoraj, niedawno, jak dzień przed naszą rozmową, jesteśmy po spotkaniu na żywo w Krakowie, była prawie setka kobiet 50+, najstarsza miała 82 lata i przyszła o balkoniku, więc można, tak, można. To po pierwsze trzeba pokazać miejsca aktywizacji, ale tak jak wszystko, warto to robić małymi krokami. Bo przesadzenie kogoś z furmanki do rakiety jest trudne, ale można go przesadzić do autobusu, potem autokaru, potem helikoptera i tak dalej. W związku z tym trzeba najpierw, bo czasami mamy takie coś, że tacy się robimy trochę na starość socjopatyczni. Tacy wie. Wszyscy są źli, jakieś manie. Chyba nie tylko na starość, czasem po prostu tak się załącza coś. Manie prześladowcze nam rosną, wiesz, boimy się. Ja ostatnio właśnie spotkałam... Właśnie wyrzuty sumienia też są, że my nie zasługujemy już na, żeby kogoś poznać na przykład. Tak? Wmówienie sobie, że to nie dla nas, że się tego nie opanujemy, że się tego nie nauczymy, tak? Czy nie będziemy też atrakcyjni w tym towarzystwie, czy tam w tym klubie seniora. No i też ten brak aktywności intelektualnej też bardzo łatwo prowadzi no do właśnie. Chorób, prawda, tak jak na przykład choroba Alzheimera. Czy samotność też prowadzi do tej choroby, od tego, tak? Ale powiem wam historię z ostatniej mojej wizyty na targu w Radzyminie. Chodzę tam regularnie, bo tam żywię całą moją rodzinę z tymi dobrami z targu. Spotkałam tam, nomen omen, kuzyna, który mieszka w Gdyni. I spotkanie go na targu w Radzyminie stanowiło dla mnie takie coś, że pomyślałam sobie, what the fuck w ogóle, hello, Witek, nie, tutaj na targu w Radzyminie kupowaliśmy ogórki małosolne. On był ze swoją żoną, a żona, on jest w moim wieku, może troszeczkę starszy, a żona była jeszcze z żyjącą mamą. Ta mama sobie tak przysiadła na pustym straganie, ja widząc tego Witka, no wypadły mi siatki z ręki pod tytułem pff. No i wiesz, zaczęliśmy tam przez chwilę rozmawiać, uściskaliśmy się, a ta babcia, ta starsza kobieta, do niego mówi tak: a z kim ty się całujesz? On dzięcię, nie? On mówi: mamo, to jest kuzynka, moja kuzynka. Torby przysuń, torby przysuń! Ja mówię, ale to są moje torby. Tylko niech nam się nie dotyka. Po prostu okazało się, że babcia w ogóle troszeczkę, mocno jej wzrosła taka mania prześladowcza, obawy. I to się też dzieje. Tak.
tak? To się też dzieje. I myślę, że ta socjopatia, która się pojawia, też wynika z tego, że nagle świat stał się naszym wrogiem, bo już nam nie okazuje tyle miłości, radości. Staliśmy się trochę niepotrzebni, bo wnuki są odchowane. Elektronika weszła. I takie nowości różne, tak, które sobie Więc dają. Jeżeli miałabym coś na twoje pytanie odpowiedzieć, czy też temat, to powiedziałabym tak. Pokazujcie nam różne możliwości kontaktu ze światem drobnymi krokami, tak? Bo jeżeli na przykład dowiecie się i zapytacie, a co pan niegdyś lubił robić, czy nawet dzisiaj? No wie pani, jak nie było COVID-u, to ja miałem raz na dwa tygodnie, robiliśmy sobie spotkanie na brydżyka. No i teraz nie można było, tak? Na przykład. Albo no teraz to ja już nie mogę wyjść, bo z tym kolanem to i tak dalej. To będzie być, a czy pan wie o tym, że jest taki portal w internecie, na którym może pan sobie grać w brydżyka co wieczór z różnymi osobami z całego świata, od rana do wieczora. Czy ktoś powie szachy, czy ktoś powie lubię grać w tysiąca, ja, czy nie wiem, w skrable chociażby. No ja co wieczór robię sobie dwie partyjki przynajmniej, czyli partyjka i rewanżyk w tysiąca i partyjka i rewanżyk w skrable. To jest prosta sprawa. Ale nie grasz ze znajomymi, tylko... Nie, ja nie mam pojęcia. Okej, z kim? Okay. Kiedyś grałam w tysiąca z jakimś Polakiem, cukiernikiem z Nowego Jorku, który mnie wyraźnie podczas tego tysiąca uwodził. Bo okazało się, że on tam na tym portalu szuka żony, ale to był przypadek. Czyli możemy też szukać żony. Tam po prostu są osoby, które mają niki, czyli pseudonimy, które się klika pod tytułem zagraj ze mną, on mówi gramy i jedziemy. Tysiąc, kierki, Macao, szachy, brycz, mahadżong, skrable, tam jest 500 tych gier. Ja myślę, że to jest zdecydowanie lepsza opcja niż serwis randkowy, bo cię tutaj nikt nie osądzi. Nie, serwis randkowy dla seniorów też byłby, myślę, wydarzeniem. Jest. Mieliśmy nawet program na ten temat u mnie. To było Sympatia 50+. Jest specjalnie stworzony. Mało tego, on ma taki dosyć duży checking tych osób. No oczywiście, no wiecie, no ja mogę być, wiesz, niskim, grubym brunetem też w internecie, bo to wszystko się da zrobić, no ale gdzieś tam jest taki duży, ale to nawet nie chodzi o to, bo my nudząc się już nawet, nie będąc samotnymi, nie mamy takiego stetryczałego dziadka, który tam już, wiesz, tylko tam się pilotażem zajmuje i w ogóle nic innego. Czyli my bez względu na nasz poziom osamotnienia, możemy, mało tego, ja na przykład grywam w tego tysiąca z moim szanownym małżonkiem, który jest po drugiej stronie stołu. Po prostu zamiast kart, on się załącza na tym kurniku, ja się załączam, zapraszamy się i rżniemy na swoich kompach tego tysiąca. Więc nie tylko trzeba grać z obcymi, ale można się umówić na brydżyka ze znajomymi. Więc to jest trochę dla was praca domowa, żeby się dowiedzieć, jakie są fajne miejsca w sieci, tak, z których można korzystać, dalej realizując swoje pasje. Są różnego rodzaju portale tematyczne. Zrobimy listę z tego koniecznie. To wy może uda nam się checklistę dla moich babci, jak się przygotować do wizyty lekarskiej. A ja wam zrobię liczbę, czy też w ogóle listę stron i miejsc, gdzie można znaleźć fajny kontakt ze światem. Jeżeli ktoś przełamie tę barierę i na razie nie wychodząc z domu zobaczy, że jednak można nawiązać jakiś kontakt, to być może mu to ułatwi pójść o krok dalej, czyli to, co ty rekomendujesz, odwiedzi klub seniora. Bo na przykład grał sobie już w tysiąca z kimś ze swojego regionu i teraz się spotkają na brydżyku ponownie w realu, więc no, ja myślę, że podsumowuję, jeden problem jest tylko taki, że dużo z tych seniorów moich akurat no nie korzysta z komputera, ale tutaj może... A komputer to jest w ogóle o kant tyłka potuc, bo myśmy zrobili badanie na wielkiej populacji, 300 tysięcy moich, nie wszyscy odpowiedzieli, ale próbka była znamienna, na jakim urządzeniu korzystają z tego, co ja robię. 86% to jest telefon. Myśmy byli w szoku, w związku z tym zaczęliśmy dopasowywać nasze wszystkie tam grafiki i te wszystkie historie do urządzeń mobilnych. Komputer to jest w ogóle najmniejszy procent, najmniejszy. Moja społeczność już jest telefoniczna. Dobrym pomysłem jest na święta
jak chcemy zrobić fajny, oryginalny prezent, to zainstalujmy aplikację. Zainstalujmy aplikację. Kupmy na przykład i nauczmy babci czy dziadkowi. No i nauczmy obsługi. Tablet jest takim zwierzęciem pomiędzy kompem a telefonem, bo na telefonie czasami słabo widzimy. Ale nie musimy mieć tego laptopa, ale tablet to już jest takie coś, że my mamy, wiecie, kuken jest lepszy, bo to jest większy, większy obraz. I na tym tablecie ja sobie z moimi babciami rżnę w tysiąca. Co ja jeszcze tutaj wtrącę słówko. Miałem takiego pacjenta, który też mi się skarżył na samotność, seniora, i ja dałem mu bardzo prostą radę, niech pan kupi psa. A no, i on to do mnie przyszedł parę sprawa. Miesięcy później i powiedział, nie dość, że schudłem, to jeszcze poznałem sąsiadów, których nie znałem do tej pory. Sąsiadki, codziennie ja codziennie wychodzę i jestem zadowolony. Jestem dużo lepiej wygląda, był bardzo szczęśliwy. Naprawdę, sam fakt kupienia zwierzęcia. Pomysł. Więc jakby, czyli aktywizacja tak naprawdę seniora, też jakby sposoby na tą aktywizację, zarówno intelektualną, nie wiem, ruchową, to też lekarz rodzinny powinien troszkę umieć podpowiedzieć. Oczywiście. Czyli jeszcze oprócz tego, tak? Są kluby seniorów w większości miast. Ja ze swojego doświadczenia mam dużo pacjentów, którzy należą do stowarzyszeń, na przykład Stowarzyszenie Cukrzyków, tak? I oni mają wyjazdy ale najróżniejsze. Ale jeszcze Stowarzyszenie mają... Polilko osób ze stomią, które też bardzo prężnie działa. Musimy też zwracać uwagę, jakie ma choroby pacjent i jeśli wiemy, że takie stowarzyszenie gdzieś wokoło, musimy się dowiedzieć, jakie są stowarzyszenia. To jest nasze zadanie, wszystkich lekarzy. W kupie raźniej, jak mówią robaki. Dla nas wyzwanie, bo to jest najlepsze leczenie. Powiedziałam śmieszną rzecz, uwaga, w kupie raźniej, jak mówią robaki. Więc, ale to jest bardzo ja lubię suchary, więc mnie to śmieszy. Ale to jest bardzo ważne, żebyście wy byli zorientowani i pokazywali rzeczy w sieci i rzeczy w realu. Ja wam mogę ułatwić historiami z sieci, tak? Podać wam i moje adresy, gdzie można, i adresy różnych fajnych też miejsc, z których ja korzystam. Portali typu seniorzy, kobieta 50+, 40+ i tak dalej. Postaramy się może zebrać te wszystkie strony, gdzie seniorzy mogą się udać i na przykład podać albo w opisie, albo w komentarzu, w zależności jak nam się uda to szybko zrobić. Dobrze, czyli czas podsumowań, bo bardzo dużo rzeczy powiedzieliśmy, ale jakbyśmy mieli to zamknąć w takich najważniejszych rzeczach, które sobie dzisiaj powiedzieliśmy, to, że pacjent musi wiedzieć, że my w tych naszych dokumentach nie mamy niestety wszystkiego zawsze napisanego. Ważna informacja. Czyli checklista byłaby super, czyli choroby, leki, suplementy, zioła. Żeby ona dla was też była jednakowa. Co zmniejszy stres i nasz, i pacjenta, tak, prawda? Tak, bardzo uporządkuje. Młody kompan. Może być? Jeśli nie czujemy się na siłach i dla nas to jest duży problem, to warto kogoś ze sobą zabrać lub przynajmniej go zaangażować w to przygotowanie. Tak. I leki też on może umieć, on może kontrolować poprzez właśnie te pudełka słynne, że dzień tygodnia, jaki lek biorę, jaka pora dnia. Koniecznie włączyć w to młodsze osoby. Moja mama nie ogarniała tego podzielenia, więc ja co piąty mam ja taką tygodniową szafkę. Taki malutki, są też tygodniówki, gdzie są z tymi trzema porami dnia leki. Tak, te tygodniówki. I ja miałam taki zwyczaj, że przychodziłam do mamy w piątki, siadałam i jej to dzieliłam na cały tydzień. Na cały tydzień. Nie bójmy się pytać i odpowiadajmy na wszystkie pytania. I uzasadniajmy. Zanim nawet, brawo. No, zanim nawet zostaną zadane. Uzasadniajmy pytanie, bo to naprawdę, jak pokazuje to doświadczenie, pomaga w późniejszym dostosowaniu się do waszych zaleceń. Niech każdy ma odwagę zapytać, tak? Jeżeli śmiało tylko pytań. Wie, o co zapytać. I starajmy się pomóc pacjentom, żeby nie czuli się samotnie. I to nic takiego, wyjść z domu, nie musimy się obwiniać, jeżeli mówimy tutaj do seniorów. I tutaj osoby młodsze, które to oglądają, które mają w rodzinie właśnie babcie, dziadka, rodziców. Aktywizujmy im. Intelektualnie i ruchowo. Wejdźcie na bloga, stronę, telewizję Mądrej Babci i tam znajdziecie mnóstwo bo to rad. Właśnie zapobiega chorobom, a to jest kluczowe. Dokładnie. Tak? Na zakończenie powiem wam historię, bo do mnie oczywiście pisze wiele osób, którym to, co robię, coś tam zmieniło w życiu, czyli podjęli jakąś decyzję o zmianie. Ja kiedyś podałam prostą medyczną poradę, czy padniecie, jak wam powiem, jak prostą, że chodzi o bóle kolan, bo to jest bardzo powszechny temat. Ja powiedziałam tak, że staw kolanowy najlepiej się czuje pod kątem 130 stopni, bo to wiem od ortopedy, miałam sama problem z kolanem. I jeżeli mamy pozycję leżącą, to żeby podłożyć wałek pod kolano, żeby była podpórka. No taka porada, no naprawdę genialna. Napisała do mnie jakaś mega wdzięczna babcia, że
dzięki temu, że się do tego zastosowała, że rozumie, że staw kolanowy najlepiej odpoczywa przy kącie 130 stopni, że trzeba mieć podpórkę, że ją przestało to kolano boleć, bo zaczęła przestrzegać takiej zasady, kiedy leży. Więc czasami potrzeba takich prostych, życiowych wskazówek od was, tak? Bo w tym podsumowaniu ja jeszcze muszę to powiedzieć, bo wy jesteście też takie po prostu czorty diabelce, którym się wydaje, że jak nam zalecicie zmianę trybu życia, to to się wydarzy. Znaczy, to jest śmiech na sali. My im mamy więcej lat, tym nasze nawyki są nie do porzucenia. No niestety medycyna też to już zaczęła mówić. Tak, ale jeżeli nam powiecie, bo inaczej to jest tak, robicie zmasowany atak. Przyszłam do Tomaszewskiego, mój przykład. On mówi tak, o, wtedy jeszcze byliśmy na pani, on mnie, nie, on mówi tak, pani Beato, pani musi tak, schudnąć, odstawić cukier, zacząć ćwiczyć, przestać palić i ja myślę, że ja nienawidzę go. Ale pierwsze to było inne, bo ja powiedziałem, że w ogóle za wcześnie pani przyszła o pół godziny. Tak, tak, no w ogóle coś tam było. W każdym bądź razie wywalił mi jakiś zmasowany atak porzucenia wszystkiego, co lubię. Nienawidziłam go. Wyszłam, pomyślałam sobie, ale trafiłam na po prostu palanta jakiegoś. Ale starałem się być miły, no bez przesady. Nie, nie, byłeś, nie, nie, był, miły byłeś, bo śmiechałeś się, proszę schudnąć! Liczba zaleceń, jaką ja od ciebie dostałam, która wiązała się z porzuceniem wszystkiego, co mi sprawia przyjemność, spowodowała, że moja nienawiść do ciebie była wielka, tak? Ale jak zaczęliśmy robić krok po kroku, tak? Jak zaczęliśmy robić po jednej rzeczy, po malutku, to już teraz suma tych zmian jest u mnie spora, tak? Więc pamiętajmy o tym też, żeby nie obwiniać nas, jak to się niszczyliśmy w życiu. Albo jak pani 40 lat pali, to nic dziwnego, że pani zęby wypadły. No okej, okay, to już się wydarzyło. Więc podsumowując pod tytułem, traktujcie nas trochę też jak pediatrię, czyli małymi krokami. Bo to trochę to już jest podobnie, nie? Tutaj to ja czasem dzieci... niestety właśnie mówię, czasem tak pediatrycznie, jak mam na zmianę dziecko i seniora i mówię, proszę dać rączkę, łapkę i ten. Ale też stosuję czasem taką strategię, że właśnie ktoś, na przykład senior przychodzi z żoną. Na przykład no, starszy pan facet z żoną. Zawsze. I ja wtedy mówię do tej żony bardziej, ona widzi, widzisz, masz przestać palić. Dokładnie to jest tak. Dobra strategia. Bo ja to zawsze mówię, że miałam brat mojej mamy, fantastyczny człowiek, fantastyczny niestety już świętej pamięci. Ja to zawsze się śmiałam, że on powinien chodzić do weterynarza, nie do lekarza. Bo weterynarz rozumie nie mówiącego pacjenta. Bo on przychodził, siadał i był. Nie? I lekarz mówił, ale z czym pan przyszedł? Żona mi kazała, nie? I on w ogóle nie wie, po co on tam tak, przyszedł. To jest bardzo często. Więc myślę, że powinniście iść na szybkie praktyki do weterynarzy, którzy potrafią rozpoznać. Zawsze ich podziwiałam, naprawdę. Niemówiących pacjentów. Lub do neonatologa, on też się z tym mierzy. Także wiecie, to, bo to nie jest tak. Dobrze podsumowałaś, naprawdę. A facet i żona, która jest gadającą głową, a on w ogóle tam tylko siedzi. To jest bardzo często. On tylko jest fizycznie, on jego w ogóle mentalnie tam nie ja ma. Nawet miałam nawet takiego pacjenta, który dostał udaru i przez cały dzień nie przyszedł do żony. Do żony, bo musiał się wyprzyznać, a nie mógł mówić. Jeżeli chodzi o podsumowanie i sugestie, co z nami robić, to róbmy im więcej zmian potrzebujecie od nas, tak? Czy macie rekomendacje, tym wprowadzajmy je stopniowo. Nie rób tego, czym mnie zabiłeś, czyli zmasowana sugestia zmian pod tytułem wyrzuć życie swoje całe, tak? Dla twojego dobra. To jest bardzo dobre. Tylko, że jeżeli chcemy, żeby była motywacja, to ja nie mogę mieć naraz 20 zadań, które wymagają zmiany moich przyzwyczajeń. Ale po jednym rzucić mi na pakę, to sobie będę je dobudowywać jak te cegiełki, więc taka moja sugestia. No ja powiedziałem, że to trzeba rozłożyć w czasie. No i zresztą nie tłumacz się. Koniec. Ale patrzyłem w oczy. Ja już niech oni gadają, ja będę kończyć. Dziękujemy bardzo. Pamiętajcie o komentowaniu, zadajcie nam też pytania. I jeszcze do Beaty, bo
oczywiście może by Beata do nas kiedyś przyszła. Zobaczcie, jak jest ciekawie. Więc o czym byście chcieli z Beatą porozmawiać, zajrzyjcie do niej, na jej stronę koniecznie, Mądra Babcia. Zapraszam, Facebook Mądra Babcia, 300 tysięcy osób. My moglibyśmy tak jeszcze długo bardzo rozmawiać, ale jak są ciekawe tematy, to zachęcamy do pisania konkretnych tematów w komentarzach. I oczywiście do subskrypcji kanału i do łapek w górę, jeśli się komuś podobało. Trzymajcie, a my jeszcze z tam porozmawiamy sobie. Ja też pozdrawiam wszystkich. Hej! Pamiętajcie o tym, że my chcemy Was jak najwięcej nauczyć, ale jak macie jakiś problem, musicie udać się do specjalisty. Nasz film nie zastąpi wizyty u lekarza. Pamiętajcie o tym.